Dzień dobry, z gorącym Hiszpanii, a już po treningu. Dzisiaj barki, biceps, szybciutko po prysznicu, przydanku jak widać, na autka, lecimy do pracy. No i już na naszym znanym z moich filmików moście, ale wydaje mi się, że jak właśnie teraz oglądam, o co chodzi tutaj z tymi chaszczami, to po prostu przepuszczalnie po prostu oczyszczają teren wokół rzeki, bo już było tak zarośnięte i tak nic tutaj nie będzie, tylko teraz będzie czysto, ładnie usunięte te chaszcze. Widzę, że przesuwają się coraz dalej, dalej. Może pokażę w którymś tam filmie z drugiego mostu tam dalej, który jest. Bo jeszcze dalej, jak to tak jest strasznie zarośnięte, różne tego, obawiają się jakichś opadów deszczu czy czegoś. Chociaż na razie spogadza się, jest parę chmurek. Oczywiście pogoda cały czas fajna, znaczy fajna, no. Duszno, przez te chmury jest trochę duszno, duża wilgotność. Trochę się od tego odzwyczaiłem tutaj. Ale co zrobić? Mam nadzieję, że to niedługo się skończy. No, ale zawsze pozytywnie. Jedziemy dalej. Godziny i za chwilę pierwszy klient. Jest 9 godzina. Do przodu. No, a ja dzisiaj znowu w pośpiechu. Nie znowu, ale pierwszy taki dzisiaj dzień, że w pośpiechu. Rano trening, już trochę lepiej samopoczucie, nie ma takich zakwasów, chociaż troszeczkę coś tam się dzieje. Gorąco jak skurczybyk, jest chyba powyżej 30 stopni, nawet nie wiem, ale jest ciepło. No, ja lecę teraz do pracy, miałem bardzo krótką przerwę teraz na obiad i po obiedzie lecę znowu teraz do pracy, mam tylko chwilę. A zostało mi 5 minut, za chwilę mam klienta, także działam. Dzisiaj wam opowiem, jak będzie chwila, ewentualnie jak skończę, jak zdążę, zobaczymy. O której, bo raczej pauza wiele nie przewiduję. Dzisiaj w cholerę pracy się zamorduję, jeszcze sobie doumawiałem chyba 3 osoby wczoraj, kurczę, już nie miałem gdzie wcisnąć. Także dzisiaj jest wesoło, dzisiaj tak do 21 sobie popracuję. Od 9 rano z pauzą godzinę 15, gdzie musiałem jeszcze obrócić do domu na obiadek. Kurczę, gdybym tak to jakoś przewidział wcześniej, to chyba bym w ogóle nie jechał. Ale dobra, nie ma wyjścia. Taka czasami sytuacja wychodzi. No, zobaczcie, jak tutaj u nas ładnie. Może jest lekko zachmurzone. Fajnie, że jest tak lekko zachmurzone, to jest dobrze, tylko że jest, wyjdzie znowu słońce, zaduch na chwilę, a jeszcze ta wilgotność ostatnio, mówię, jest kurczę, nie do przeżycia. Ale dobra, dzisiaj wam podpowiem, bo jak wiecie, vlogi planuję takie troszeczkę mieszane i będę trochę mówił o sporcie, o życiu tutaj, o mojej pracy, biznesie. Będę sobie jakieś wyzwania robił, po prostu taki mieszany vlog z tego, jak po prostu mi się żyje ogólnie, tak, co robię, dlaczego robię, ktoś to będzie interesowało fajnie, no będą też podróże oczywiście, taki bardzo ogólny. No dzisiaj planuję opowiedzieć, jak zamieszkać w Hiszpanii, jeżeli zamieszkacie w Hiszpanii, co fajnie jest zrobić, tak, na przykład warto mieć. Nie, to jest coś takiego jak polski PESEL. No a w następnym filmie opowiem wam, za chwilę, jak pewnie skończę pracę, opowiem wam, jak to nie wyrobić. Plus minus, tak? Jakaś taka mała porada. No i do zobaczenia później. No a jeszcze, korzystając z okazji, zobaczcie, jaki luzik. Ludzie sobie, tutaj się nie spieszy. Wszyscy spokojni, no ja pierdzielnięty, lecę jak wariat. Ja jeszcze, mimo że już tutaj jakiś czas jestem, to mimo wszystko ciężko mi zwyknąć na to, na tych
na ten spokój. Ciężko mi się tak przystosować do tego, nie może bardzo chcę. Już się częściowo zbliżam, ale cały czas tą takim tą coś takiego w głowie mam, żeby że to muszę szybko, tutaj muszę, kurczę, Hiszpanie mają w dupie, jeszcze nikt nie spręża, na wszystko mają czas, luzik, zobaczcie, jak elegancko sobie siedzą i to jest normalne tutaj, jeszcze puste stoliki, a dzisiaj jest chyba czwartek, także trochę się zapełnią i będzie Francja elegancja. No i witam ponownie. I kurczę, niesamowite, ale udało mi się w tym takim pędzie wygenerować 15 minut, no już 14 minut. Także postaram się Wam szybko opowiedzieć, jak wyrobić numer nie. Akurat dzisiaj będziemy mówili o numerze nie. Tutaj mogę powiedzieć o paru innych rzeczach i pewnie w następnych filmach będę opowiadał o różnych rzeczach. Słuchajcie. Numer nie jest potrzebny tutaj na przykład, żeby kupić nieruchomość, żeby znaleźć zatrudnienie, czy założyć działalność gospodarczą. Bez tego po prostu nie ruszycie. Niby w teorii coś tam dałoby się zrobić, na przykład zatrudnienie można niby mieć, ale nikt was nie zatrudni, jeżeli nie macie numeru nie. Bo to jest tak jak w Polsce PESEL, po prostu jesteście w innym przypadku, jesteście anonimowi. Dlatego warto. I powiem wam, jest strona, jeżeli będziecie zainteresowani, to mogę podać link później do strony, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, po prostu piszcie w komentarzach, to podam link do strony, gdzie można zamówić tak zwaną rezerwację, czyli tak zwaną CITA, tak? Czyli umówić spotkanie, to jest tak zwana CITA. Umawiacie to spotkanie w zależności od tego, gdzie mieszkacie, czy ewentualnie gdzie, w jakim regionie zamieszkujecie w danym momencie, czy gdzie chcecie wyrobić. Niby można to też załatwić przez Warszawę, ale większość osób nie daje z tym sobie rady. Są też pośrednicy, którzy pomagają za niektórzy za darmo, większość niestety za jakieś tam 50 czy 100 euro, tak. I powiem wam szczerze, dużo mało. No, ja myślę, że dużo mimo wszystko, tak? Bo wiem, że w Czechach robiłem podobne rzeczy, załatwiałem to sam, bez niczej pomocy, tutaj też dałby radę, to akurat troszeczkę inaczej załatwiałem, to też wam później opowiem jak. Ale jest strona, na której można umówić spotkanie, na tej stronie. Najgorsze jest to, że każde miasto ma inną godzinę, powiem inaczej. W ciągu tygodnia tak naprawdę macie tylko godzinę, w danej godzinie, czyli na przykład w przypadku Gandhi, jest to 9 godzina wieczorem i tylko o tej godzinie, dosłownie co do sekundy, macie dosłownie minutę chyba na to, żeby zarezerwować spotkanie, bo z tego co wiem jest chyba jest ograniczona ilość, ale jest ileś tam spotkań tylko. Chyba 2 czy 3 dni w tygodniu, ileś tam spotkań i koniec. Nieważne ile jest ludzi i koniec i czekacie do następnego czwartku, o godzinie 9 wieczorem, w czwartek o godzinie 9 nie powiedziałem i wtedy możecie zrobić tą CITE, czyli to spotkanie robić. Chore, nie wiem czy nie chore, czy chore, nie będę się na ten temat wypowiadał, mają jakiś tam swój system, tutaj jest dość dużo biurokracji, banki też działają, no, ale w ten sposób można umówić. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki to jest dzień, bo teraz pytanie, skąd się dowiedzieć, w jaki dzień, w jakim mieście? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w większości przypadków jest to utajnione. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki to jest dzień, to po prostu musicie iść na przykład na komisariat policji i zapytać się policjanta. Jeżeli będzie, w większości nie chcą odpowiadać, na przykład w Gandhi odpowiedzą. Zapowiedzą, że w taki dzień o tej godzinie. Możecie umówić tylko internetowo, albo liczyć na łódź szczęścia i spróbować pójść tam, jeżeli mają wolne miejsca, mogą też was przyjąć, tak? Mówimy o tym zwykłym papierze białym nie. To się dowiecie z czasem, co znaczy, bo jest jeszcze później tak zwana rezydencja, tak zwana, bo oni to nazywają, to jest ta zielona karteczka, na której już możecie, tutaj macie też ubezpieczenie dzięki temu i inne dodatkowe rzeczy, już żyjecie powiedzmy jak Hiszpan. Ale powiedzmy ta biała upoważnia was, nie upoważnia was jeszcze w tym momencie do rezydencji, ale upoważnia was do jakichś tam załatwienia podstawowych rzeczy. I żeby po prostu można spróbować z buta, co jest mało realne, ale znam osoby, którym się udało. Albo zarezerwować tą CITE,
to spotkanie i to spotkanie dowiecie się właśnie na komisariacie. Jeżeli nie dowiecie się na komisariacie, to po prostu macie jeszcze szansę zapytać się ludzi, którzy tam są na miejscu. W jaki dzień się umawiają. Czasami się zdarza, normalnie na głos po prostu zapytać się po hiszpańsku, zobaczyć sobie w translatorze, w tłumaczu, jak to jest po hiszpańsku, o której godzinie i w jaki dzień są spotkania umawiane przez internet. I już. I na przykład moim znajomym się to udało dowiedzieć, w jaki dzień. No i wtedy zostaje co? Polować. No i wtedy zostaje polować. Mówię, jeżeli będziecie zainteresowani, to jest taka podstawowa informacja, tutaj nie będę całego przebiegu, bo musicie do tego mieć jakieś papiery, potwierdzenie, znaczy do tego zwykłego nie potrzebujecie tak naprawdę, na jakiej podstawie, dlaczego, czy chcecie zatrudnienie, czy chcecie działalność gospodarczą, czy ewentualnie coś kupujecie, dlaczego potrzebujecie to nie, tak? I to tak naprawdę jest wszystko. I z tym na przykład już możecie sobie kupić nieruchomość, oczywiście, jeżeli macie pieniądze, bo tutaj z bankami, z hipotekami nie jest aż tak proste, jak się wydaje. Można, jest to do załatwienia, ale dużo osób mówi, opowiada, naciąga de facto, nie jest aż tak prosto. Warto kupić za gotówkę, nie są nieruchomości drogie, dużo taniej według mnie niż w Polsce. To też wiadomo, zależy w jakim regionie, gdzie. Ja mówię to akurat o swoim regionie, ja mówię Costa Blanca i to też wybrany, mówię o Gandhi. Ale mówię, to też, znaczy tak, jeśli chodzi o te city prawie odnośnie nie, to mniej więcej w całej Hiszpanii podobnie to działa, także tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zróżnicowania, wiadomo, gdzie niegdzie jest ostrzej, gdzie niegdzie policjant podpowie w jaki dzień, gdzie niegdzie nie podpowie, bez większym służbistom, albo po prostu mają zakaz, tak, bo też chodzi o to, żeby jak najbardziej imigrantów zniechęcić, a nie oszukujmy się, Hiszpania jest krajem w Europie, jednym z krajów w Europie, jedynym chyba krajem, gdzie jest tak duża ilość imigrantów, więc tutaj ludzie się pchają, tak? Ludzie się pchają rękami, nogami, co jest dziwne, bo ekonomicznie Hiszpania nie jest jakimś rajem, ale za to ma inne fajne rzeczy. Ma słońce, ma prawie cały rok słońce, ciepło, można powiedzieć cały rok, uśmiechniętych, wesołych ludzi, luzik, naprawdę wiele rzeczy. No, także jeżeli będzie ktoś zainteresowany, dajcie mi lajka i proszę, pytajcie po prostu w komentarzach, to odpowiem w komentarzu, ewentualnie mogę nawet cały przebieg napisać, postaram się ewentualnie napisać jak to wygląda, ewentualnie, jeżeli to będzie zbyt skomplikowane, to mogę przygotować i nagrać dodatkowy film, ale to mówię, to jeżeli będziecie po prostu zainteresowani, działamy i dajcie znać, dajcie znać i działamy. Dzień dobry z gorącej Hiszpanii. Godzina 8:50, lecę do auta. Kurczę, dzisiaj nie robiłem treningu. Musiałem sobie odpocząć, powiem wam szczerze. Po tych pompeczkach ostatnio zrobiłem dwa treningi, jeden drugi dzień, tak? Czyli jakoś tak, nieważne. Ale już po prostu jestem lekko wykończony, więc teraz troszeczkę dzisiaj muszę odsapnąć. No, jutro zrobię. Myślę, że może zrobię w ten sposób, że w sobotę, w niedzielę po prostu zrobię trening. Albo po prostu zrobię tylko w sobotę, trochę cięższy i już. Muszę dzisiaj, może ewentualnie jakieś pompeczki czepnę. Znowu 1000, nie, że to nie, coś tam pewnie zrobię, może jakiś brzucho po południu, czy tam wieczorem. Żeby trening był, bo szkoda, żeby po prostu omijać trening. Nie lubię tego robić, a zawsze to jest. Chociaż jakiś taki szybszy, chociaż jakiś taki 15-20 minutowy, zawsze dla ciała lepiej, dla ruchu. No dzisiaj już jest, wow, piąty dzień, kiedy nawet piwka się nie napiłem. Wcześniej to było tak, że każdego dnia jakieś tam czy piwko, czy coś, niewiele, ale zawsze coś tam było, a dzisiaj już piąty dzień. No i na razie powiem wam szczerze, w ogóle nie miałem ochoty. Fajnie się czuję, rewelacyjnie pełny energii, wróciłem do swojej starej diety, ogólnie rzecz biorąc zaczynam jeść lepiej, zdrowiej, znaczy zdrowiej, w sensie znowu bezcukrowo z powrotem, lepsze samopoczucie, nie mam takich spadków energii, także powiem wam szczerze, wow, rewelacja, bardzo dobre samopoczucie. Oczywiście mniej węglowodanów w ciągu dnia. Super. Do zobaczenia później.